Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego Nefrobonisol, pomocnego w stanach zapalnych nerek i dróg moczowych. Dzień dobry Państwu. Kolejne pytanie z gatunku pytań, co COVID nam zrobił. Jestem po COVIDzie i mam uszkodzone nerki. Czy jest jakiś sposób na leczenie tego schorzenia? No właśnie, to jest dobre pytanie, czy jest jakiś sposób, bo jeżeli dojdzie do niewydolności nerek, zwłaszcza bez jakiejś istotnej przyczyny, bez choroby zasadniczej, no to wtedy medycyna jest nieco bezradna. Stosuje się leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny w małych dawkach, żeby jakby te nerki jak najdłużej funkcjonowały w sposób w miarę wydolny, ale one mają te leki jedno niepożądane działanie dla osób, które nie mają nadciśnienia. Otóż one obniżają ciśnienie i jeżeli ktoś stosuje takie leki, może mieć kłopoty, bo ciśnienie będzie mu się obniżać. Ale możemy zastąpić te preparaty, czyli te leki, inhibitory konwertazy angiotensyny, środkami ziołowymi i takim surowcem zielarskim, który działa w tym samym mechanizmie, słabiej, ale można go stosować przewlekle, jest ziele na włoci. Ziele na włoci to jest typowy surowiec o działaniu przeciwzapalnym, moczopędnym, odtruwającym, ale ma właśnie ten mechanizm, który nas interesuje, czyli hamuje tą angiotensynę, konwertację angiotensyny i jakby działa podobnie jak leki syntetyczne, więc można stosować preparaty, które działają przeciwzapalnie na nerki i mają ten mechanizm działania, o którym wspomniałem. Można go, tą nawłoć stosować samodzielnie, pod postacią naparu, czy też jakieś nalewki, czy też ekstraktu, ale w zielarstwie, w ziołolecznictwie zawsze lepiej sprawdzają się mieszanki ziołowe, dlatego też my łączymy nawłoć z różnymi innymi surowcami. Jest ona dominująca w tych mieszankach, niemniej jednak jest połączona z takimi surowcami jak skrzyp, jak betula, czyli brzoza, jak liść borówki brusznicy, krwawnik. To są wszystko surowce, które mogą mieć własności, mają własności moczopędne, przeciwzapalne. Zresztą na ekranie widzicie Państwo mieszankę ziołową, którą często polecamy naszym pacjentom, taką recepturę w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Tak samo druga mieszanka pod postacią kropli ziołowych, które możemy tutaj stosować. I ja mam przypadki osobiście z mojej praktyki, że pacjenci, którzy już byli skierowani przy uszkodzeniu nerek na dializę, przez 6 lat jeszcze byli w stanie się utrzymać tylko stosując te krople. Nie wiem, czy mechanizm działania jest tylko oparty o nawłoci, ale rzeczywiście zadziwiająco długo utrzymywali się jeszcze w takim stanie, że nie musieli mieć tej dializy. Tak więc te dwa surowce zielarskie to coś, co może ewentualnie pomóc w tej sytuacji. I jeszcze zapomniałbym o jednej ważnej dla mnie przynajmniej osobiście sprawie. Otóż jeżeli Państwo chcielibyście się więcej dowiedzieć na temat leczenia nerek i innych chorób ziołami, dietą bądź też innymi metodami, proszę, zachęcam do zakupu którejś z moich książek. Jedną napisałem z panią profesor Wawers i to ta książka Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia oraz druga książka Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza, która jest połączeniem wywiadu rzeki z Ojcem Grzegorzem, oczywiście o zdrowiu, plus koncepcje terapeutyczne, które wypracowaliśmy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. I teraz Państwa już ostatecznie żegnam. Do widzenia. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku roślinnego Nefrobonisol, pomocnego w stanach zapalnych nerek i dróg moczowych.